Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na dawno obiecany film o bardzo ciekawych książkach wydawnictwa poznańskiego. Te książki czytałam jeszcze w marcu. Tak mi się jakoś przeciągnęło, że nie mogłam nagrywać filmów i dopiero dzisiaj, na początku maja, wracamy do tych powieści i tych reportaży, które przeczytałam 2 miesiące temu, ale one są z mojego osobistego wyzwania, które polega na tym, że każdego miesiąca czytam książki innego wydawnictwa, wydawnictwa, z którym współpracuję. To są książki, które już od dawna czekają na przeczytanie i ja czytam je dlatego, żeby je pozdejmować z półek, odkurzyć i sprawdzić, czy ja w ogóle chciałabym je trzymać dalej na półkach, czy może posłać dalej w świat. I generalnie zasada jest taka, że czytam takie książki, które mam w formie papierowej. Natomiast znowu tutaj już chyba drugi raz zrobiłam gafę, ponieważ wybrałam sobie książkę, którą przesłuchałam na audiobooku, będąc przekonana, że mam ją w wersji papierowej, ale okazało się, że to była jakaś fatamorgana, jakieś przewidzenie. Tej książki nie mam, wiem, bo przeszukałam wszystkie półki, odsuwałam tutaj kanapę, zaglądałam do drugich rzędów i tej książki nie znalazłam. Co to za książka? Później do niej dotrzemy. Zaczynamy od książki Jasmine Ward, Zbieranie kości. Tak wygląda okładka. I jest to powieść autorki dwukrotnie nagrodzonej nagrodą National Book Award. To czarnoskóra pisarka opowiadająca o losach czarnoskórych społeczności i czarnoskórych jednostek. Tutaj w tej książce bohaterką jest 14-letnia Ash. To dziewczyna, której mama zmarła, rodząc jej najmłodszego brata. Ma jeszcze oprócz tego małego, dwóch starszych braci. Mieszka razem z ojcem i całym swoim rodzeństwem w takim skromnym domku na wybrzeżu, już mówię, Zatoki Meksykańskiej. I ta książka się rozpoczyna w momencie, kiedy nad zatokę nadciąga ogromny huragan. Oni jeszcze nie wiedzą, jak straszny to będzie huragan. Spodziewają się, że może ich minąć bokiem, natomiast ojciec cały czas nalega, żeby przygotowywali się na najgorsze, że trzeba zabezpieczyć dom i zgromadzić zapasy. Ale cóż z tego, skoro jego gadanie jedną drogą, a czyny drugą drogą. On niewiele przy tym pomaga, nie zostawia tym dzieciom pieniędzy na to, żeby kupić zapasy, które mogłyby im pomóc przetrwać najgorsze. Na domiar złego ta 14-letnia Ash odkrywa, że jest w ciąży. Ona podkochuje się w chłopaku z sąsiedztwa, ale to nie jest jedyny chłopak, z którym uprawiała seks. W pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kto przychodził obok ich domu, mógł sobie przyjść do niej i zrobić, co tam z nią chciał. Z jednej strony bardzo współczułam tej dziewczynie, ponieważ ona pozbawiona takiej opieki matczynej i wychowywana tylko przez ojca i tych starszych braci, tak naprawdę nie miała żadnego punktu odniesienia. Z drugiej strony byłam potwornie na nią zła za to, że tak bardzo się nie szanuje, za to, że jest tak bardzo uległa, za to, że jest tak bardzo naiwna. Także miotały mną bardzo różnorodne uczucia. Z jednej strony chciałam nią potrząsnąć, z drugiej strony chciałam tą dziewczynę przytulić. Jest to właśnie tego rodzaju książka. Książka, która bardzo nas porusza. Być może przedstawia problemy odległe nam, bo i huragany nie są czymś, co występuje na naszej długości i szerokości geograficznej. I także problemy czarnoskórej, ubogiej rodziny to nie jest coś, z czym moglibyśmy się identyfikować. Ale ta książka naprawdę nie pozostawi Was obojętnymi, także bardzo Wam polecam, a ja na pewno sięgnę po pozostałe książki tej autorki, które zostały też wydane przez wydawnictwo poznańskie. I teraz reportaż, bo tak sobie pomyślałam, że powieści będę przeplatała reportażami, bo jest ich podobna ilość. Reportaż Niny Olszewskiej pod tytułem Pudło. Opowieści z polskich więzień. Autorka sama jest córką
mężczyzny, który pracował w więziennictwie, był strażnikiem więziennym. Tak więc to środowisko nie jest jej całkowicie nieznane. I dziewczyna postanowiła napisać reportaż, w którym rozmawia przede wszystkim z osadzonymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób trafili do więzienia i jak wspominają swoje pierwsze dni, jak wspominają ten pobyt i jak w ogóle wygląda taka odsiadka w więzieniu. Co ci ludzie robią przez te całe tygodnie, miesiące i lata. Jest to taka książka, którą czyta się bardzo dobrze. Ona jest pozbawiona jakiejś taniej sensacji. Autorka nie dopytuje tych mężczyzn, co zrobili i czy żałują. Tu w ogóle nie o to chodzi. Ona bardziej skupia się na tym, jak wygląda system penitencjarny w Polsce, czy jest w jakikolwiek sposób skuteczny. A muszę Wam powiedzieć, że w Polsce jest ponad 120 zakładów karnych. Statystyczny osadzony jest to mężczyzna skazany na karę więzienia od 3 do 5 lat i około połowa z tych osadzonych wraca do więzienia. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda życie za murami więzienia i za kratami celi, bardzo Wam polecam, ponieważ czyta się to naprawdę dobrze i można zaczerpnąć sporo informacji, które nie są w żaden sposób sensacyjne, lecz są prawdziwe. A teraz przenosimy się na wyspę europejską, ale bardzo odległą od kontynentu, czyli Islandię. Powieść Blizna Audur Ave Olafsdottir opowiada o mężczyźnie, który dobiega do 50. Całkiem niedawno, kilka lat temu, rozwiódł się ze swoją żoną, ma już dorosłą córkę i zawodowo zajmuje się remontowaniem domów. Kładzie kafelki, maluje, reperuje, jest taką złotą rączką. Wszystko potrafi naprawić, ale nie potrafi naprawić swojego życia. Czuje, że to życie wymyka mu się z rąk, że tak naprawdę nie ma przed nim przyszłości, a życie nie ma sensu. I mężczyzna postanawia się zabić, ale nie chce tego robić w swoim mieszkaniu, nie chce w ogóle tego robić w swoim kraju, tak aby nie odnalazła go córka, żeby nie pozostawiać żadnych traumatycznych wspomnień po sobie. I wymyśla sobie taki plan, że wyjedzie do jakiegoś dalekiego kraju, w ogóle wybranego, tak trochę na chybił trafił, kraju, gdzie raczej nikt go nie będzie szukał, no i tam ze sobą skończy. Analizując mapę, wybiera kraj, w którym niedawno jeszcze trwała wojna, kraj, który był pogrążony w chaosie. Pakuje walizkę, zabiera wiertarkę i wyrusza do tego kraju z zamiarem odebrania sobie życia. Tam melduje się w jednym z niewielu hoteli, które przetrwały, hotelu Silence, i zanim w ogóle przystępuje do rzeczy, zaczyna naprawiać meble, które są w opłakanym stanie w tym hotelu. I w ten sposób zaprzyjaźnia się z właścicielami tego przybytku. Polecam Wam bardzo tę książkę. To jest taka opowieść smutna, a jednocześnie też dająca nadzieję. Opowieść, która ma kilka warstw znaczeniowych. Musimy się w nią wczytać, żeby dotrzeć do sedna. Bardzo, bardzo mi się podobała i myślę, że nie będziecie zawiedzeni, kiedy ją przeczytacie. I kolejny reportaż. A co wyście myślały? To jest reportaż pod tytułem Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Napisały ten reportaż Agnieszka Pajączkowska oraz Aleksandra Zbroja. Dwie miastowe dziewczyny z Warszawy, które postanawiają poznać kobiety mieszkające na mazowieckich wsiach. I wyznaczyły sobie taki okrąg, taką średnicę wokół Warszawy z zamiarem objeżdżenia wsi i porozmawiania z kobietami w różnym wieku, które na wsi pozostały i na wsi mieszkają. Te kobiety ze wsi traktują je trochę jak ufolutki. One w ogóle, te reporterki, nie pasują do tamtego środowiska, wyglądają zupełnie inaczej, zbyt miejsko i nie jedzą mięsa i w ogóle zadają dziwne pytania. I ta książka, ona nie jest ułożona w żadnym logicznym
porządku. To są po prostu wypowiedzi kobiet, które zostały wypytane przez nasze reporterki, które zechciały wziąć udział w rozmowie. I także jest tutaj kilka wypowiedzi mężczyzn, ale to już takie bardzo na marginesie są informacje. Ta książka sprawiła, że wywracałam oczami aż do nieba. Naprawdę, aż już mi oczy bolały, kiedy ją czytałam. Dlaczego? Otóż te rozmówczynie reporterek chciałyby być traktowane i uważają same siebie za kobiety bardzo nowoczesne. Tak nowoczesne, że na przykład, żeby mieć takie szersze pojęcie o świecie, najpierw oglądają wiadomości w TVP, a następnie, żeby mieć porównanie, słuchają wiadomości w Radio Trwam. No więc sami widzicie, jak to wygląda. Oprócz takich kobiet, które właśnie opowiadały takie dziwolągi, znalazły się tutaj rzeczywiście kobiety, które są bardzo przedsiębiorcze, które prowadzą samodzielnie duże gospodarstwa lub też jakiegoś rodzaju zakłady produkcyjne. Ale większość z tych pań, które wzięły udział w rozmowie, no, ma zupełnie inne pojęcie o sobie, a inaczej zupełnie my je odbieramy. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj mnie tak wkurzało, co sprawiało, że wznosiłam oczy do nieba, przeczytajcie, bo to nie jest długa książka i to nie jest zła książka. Natomiast no, mną trochę szarpała. Kolejna książka, która szarpała mną bardzo, bardzo mocno, to Mur duchów. Autorka to Sara Moss. Bardzo niewielka książeczka, ale musiałam ją czytać sobie na raty, musiałam sobie robić przerwy, bo mnie szlak trafiał, kiedy poznawałam koleje losu głównej bohaterki, kilkunastoletniej Sylwię, która wraz z rodzicami wyjeżdża na obóz antropologiczny. Ten obóz organizowany jest przez uniwersytet, jest tam profesor oraz kilkoro studentów. Dlaczego oni wyjeżdżają na ten obóz? Otóż ojciec Sylwii, który jest człowiekiem niewykształconym, on jest kierowcą autobusu szkolnego, jest bardzo zafascynowany życiem ludów zamieszkujących Wyspy Brytyjskie w epoce żelaza. I ma dużą wiedzę na ten temat, tak dużą i tak imponującą, że właśnie mógł wziąć udział w takim obozie. I co jest tutaj tak bardzo wkurzające? Otóż ten mężczyzna to taki mały, zakompleksiony, przemocowy gnojek, który swoją rodzinę rozstawia po kątach, który nie daje rodzinie żadnej wolności, nie daje im żadnego prawa wyboru. Sylwia cały czas marzy o tym, żeby skończyć szkołę, pójść do pracy i uwolnić się z domu, który podporządkowany jest całkowicie woli ojca. I będąc właśnie na tym obozie, Sylwia może sobie porównać swoje życie, swój brak wolności z życiem studentów, którzy również biorą udział w tych samych zajęciach. Ten obóz polega na tym, że uczniowie i wszyscy uczestnicy muszą odtworzyć styl życia ludów z epoki żelaza. Czyli mają się odżywiać tym, co zebrali na polach i w lasach. Mają ubierać się w taki sam sposób, w jaki ubierali się członkowie tamtych plemion. I ojciec tej Sylwii posuwa to tak naprawdę do ekstremum. Natomiast studenci pod przewodnictwem profesora mają dużo, dużo więcej luzu i też mają zupełnie inaczej poukładane w głowach. Tutaj z rozdziału na rozdział, ze strony na stronę, tak naprawdę czujemy, że zwiększa się napięcie, że prowadzi to do jakiegoś punktu kulminacyjnego, po którym już nie będzie odwrotu. Prowadzi to do czegoś bardzo, bardzo złego. Także bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam. Krótka lektura, ale wymagająca żelaznych nerwów. I znowu zbiór reportaży. Tym razem są to reportaże pod tytułem Lepsi od Pana Boga, napisane przez Janusza Rolickiego i z pod tytułem Reportaże z Polski Ludowej. Janusz Rolicki to taki
polski prekursor reportażu wcieleniowego, który polega na tym, że reporter incognito zatrudnia się na przykład w jakimś zakładzie, pracuje tam przez jakiś czas, zbierając informacje z pierwszej ręki o tym, jak tam wygląda praca i jak zorganizowana jest praca, po czym pisze na ten temat reportaż. I Rolicki sam nazywał te swoje reportaże wcieleniowe reporterskimi przebierankami. I zaczął to bardzo, bardzo wcześnie, w bardzo głębokim PRL-u. Pierwszy z reportaży, który tutaj jest zamieszczony, to zdaje się dotyczy jego pracy na budowie. Więc możemy sobie zobaczyć, jak wyglądała praca na budowie i dlaczego w Polsce było tak mało mieszkań przez tak długi czas. Kolejne reportaże i kolejne miejsca, w których był Rolicki, to na przykład PGR. Są to naprawdę bardzo ciekawe, bardzo niedługie reportaże, które przenoszą nas w głęboki PRL i pokazują nam, jak było naprawdę. I powiem Wam szczerze, że byłam zaskoczona tym, że te reportaże mogły się ukazywać w prasie w czasie, kiedy tak naprawdę nie można było pisać prawdy. Ale wydaje mi się, że one były potraktowane bardziej jako takie reportaże interwencyjne. Dlatego też mogły zostać wtedy opublikowane. Jeżeli ktoś nie wie, jak wyglądało życie w PRL-u, jak wtedy wyglądała praca, naprawdę warto sobie przeczytać chociażby kilka z nich, nie musicie czytać wszystkich, bo to bardzo otwiera oczy. I teraz przechodzimy do książki, której nie mam fizycznie. Jest to książka pod tytułem Kroniki portowe, napisana przez N. Pru. Ja tę książkę zaczęłam czytać lata temu. Pamiętam, że moje dziecko jeszcze było w wózeczku i ja czytałam tę książkę na ławce. I nie przebrnęłam przez nią. Ta książka mnie znudziła, jakoś odpadłam po pierwszych kilku rozdziałach czy kilkudziesięciu stronach, już do niej nie wróciłam. Teraz natomiast sięgnęłam po tego audiobooka, sądząc, że książkę papierową mam gdzieś na półce. I okazało się, że w nowym tłumaczeniu ta książka bardzo dobrze mi wchodzi w uszy, prawdopodobnie bardzo dobrze wchodziłaby mi w oczy, gdybym ją miała w wersji drukowanej. Jest to opowieść o mężczyźnie, który traci swoją żonę w wypadku samochodowym. Żonę, która go nigdy nie kochała, która go zdradzała na prawo i lewo, ale on był cały czas bardzo mocno emocjonalnie z nią związany. I w związku z tą wielką stratą zabiera swoje dwie córeczki, małe dziewczynki i wyjeżdża do Nowej Fundlandii, skąd pochodzi, skąd są jego korzenie. Towarzyszy mu ciotka, która pojawia się z nie wiadomo skąd tak naprawdę i zaczyna się opiekować jego córeczkami tak, aby jemu ułatwić start i zajmuje się też rodzinnym, starym rodzinnym domem stojącym gdzieś tam na bardzo wysuniętym cyplu. Okazuje się, że mężczyzna dostaje pracę na tej Nowej Fundlandii, również w gazecie, wcześniej też pracował jako dziennikarz i ma pisać kroniki portowe, czyli wieści z portu. Całkiem dobrze mu to wychodzi. Ta książka tak naprawdę niesie ze sobą bardzo duży spokój. Pokazuje bardzo proste, bardzo zwykłe życie. Życie człowieka, który musi sobie poukładać całą przeszłość, musi dojść do ładu z tym, co było i spróbować jakoś pójść do przodu, spróbować zapomnieć o tym, co było złe. To też historia całej tej społeczności lokalnej, historia jego ciotki. Ona się składa z mnóstwa krótkich, osobistych historii, które dają nam taki całkowity obraz tej małej społeczności. Bardzo mi się ta książka podobała. Tam nie ma żadnych fajerwerków w niej. Tam nie ma niczego, co by nas poruszało gdzieś tam do głębi, sprawiało, że serce podchodzi nam do gardła. To jest bardzo uspokajająca, bardzo piękna opowieść o zagubionym człowieku, który próbuje ułożyć sobie życie. Jedyne co może nas trochę poruszać, to właśnie ten główny bohater, który jest taki dupowaty, taką jest straszną gapą, takim wielkim naiwniakiem, który nie potrafi zrozumieć tego, że ta jego była żona, za którą tak bardzo tęskni, była bardzo złą kobietą.
Także jeżeli nie znacie tej książki, bardzo, bardzo Wam ją polecam, bo to jest taki uspokajacz, wyciszacz. Książka taka balsam dla duszy. I została nam ostatnia książka, którą tutaj trzymam. To Patolodzy. Z pod tytułem Panie doktorze, czy to rak? Napisała ją Paulina Łopatniuk. I zobaczcie już sobie, sama wklejka nam pokazuje, o czym ta książka jest. Otóż jest to książka o pracy patologów, czyli tych lekarzy, którzy pochylają się nad mikroskopami i badają dostarczone przez lekarzy, chirurgów próbki pobrane z ciała pacjentów w celu określenia, czy te próbki są zdrowe, czy też pacjent choruje na przykład na raka, bo najczęściej właśnie tego rodzaju choroba zagraża osobom, którym wycina się jakiekolwiek próbki z organizmu. Paulina Łopatniuk bardzo ciekawie opisuje pracę patologów. Przede wszystkim wychodzi od tego, w jaki sposób wyglądają takie próbki. Opisuje je bardzo barwnie, porównując na przykład do potraw, porównując do różnych kolorów, ale także opisuje tutaj to, w jaki sposób były traktowane i do tej pory są traktowane kobiety, które dokonały wielkich postępów w tej nauce. Otóż bardzo często tym kobietom przypisywana jest płeć męska. Gdzieś w międzyczasie gubi się to, że kobieta o takim i takim nazwisku była naukowczynią i dokonała danego odkrycia i wszystkie końcówki zmienia się na końcówki męskie. Bardzo dużo takich błędów znalazła w polskich książkach, ale także w książkach zagranicznych pisanych po angielsku. Ta książka, myślę, że jest dla ludzi trochę o silnych nerwach, ponieważ opisuje różnego rodzaju choroby, które no, nie wyglądają najlepiej i nie niosą ze sobą optymistycznych rokowań. Ale jeżeli interesuje Was praca właśnie patologów, czy praca lekarzy, jeżeli interesuje Was medycyna, jest to na przykład kierunek, który chcielibyście studiować w przyszłości, myślę, że warto zacząć od tego reportażu, od tej książki popularno-naukowej Pauliny Łopatniuk i przekonać się, czy patrzenie w mikroskop i rozpoznawanie różnych próbek to jest coś dla Was. Moi drodzy, to było wszystko. Nie trafiłam ewidentnie na żadną słabą książkę, kiedy czytałam książki wydawnictwa poznańskiego. W kwietniu czytałam książki wydawnictwa Książkowe Klimaty. Przeczytałam ich bardzo dużo i niedługo będę nagrywała dla Was film. Powiedzcie mi, czy udało mi się zainteresować Was którąś z książek, o których teraz mówiłam, lub też, czy już którąś czytaliście i czy macie podobną opinię jak ja. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanego maja i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.